Naszym gościem przed galą Fighters Cliff Knight na treningu medialnym jest Rafał Korczak. Witam serdecznie. Witam. Rafał, debiutujesz w organizacji FEN. Powiedz, jakie są związane z tym emocje twoje? No, jest to na pewno jedna z większych organizacji w Polsce. Jest to dla mnie duże przeżycie. Jakby całą karierę swoją na to pracowałem i teraz mam szansę i chciałbym ją jak najlepiej wykorzystać. Trenujesz tutaj w Warszawie, na pewno przyjdzie tutaj wielu kibiców. Powiedz mi, czy w związku z tym odczuwasz jakąś dodatkową presję? Nie specjalnie. Jakby walczę, wiadomo, dla znajomych, ale przede wszystkim dla siebie i jakby chciałbym sam oczekiwania swoje spełnić i dać dobrą walkę, a przy okazji, żeby się podobała kibicom, którzy przyjdą i obejrzą. Co powiesz o swoim rywalu? Bardziej doświadczony, aczkolwiek czy już wyłapałeś jakieś jego mocne i słabe strony, czy analizowałeś go? No tak, z trenerem żeśmy już analizowali, na przykład o słabszych stronach też nie chciałbym za bardzo mówić, bo wiadomo, ściany mają uszy. No na pewno bardziej doświadczony ode mnie zawodnik, troszkę cięższy, no, trzeba będzie uważać na mocną rękę, to przede wszystkim, ale z trenerem wspólnie ustalamy taktykę, tak żeby ręka moja była w górze po trzech rundach. Zostałeś ogłoszony ostatnim zawodnikiem gali FEN 20. Powiedz, ile czasu temu ty wiedziałeś o tej walce i czy byłeś w stanie jakkolwiek się tak, wiesz, przygotować, bo jednak to nie był pełny okres przygotowawczy. Na pewno nie był pełny. O walce dowiedziałem się kilka dni temu. Jakby okres przygotowawczy ja już zacząłem na początku roku, więc ja w treningu jestem od stycznia. Przygotowanie motoryczne, siłowe, sumiennie ten okres przepracowałem, więc nie można powiedzieć, że nie jestem w treningu. Ja jakby od trzech miesięcy jestem non-stop w treningu, więc powinno być wszystko jak należy. Ty otwierasz tę galę, znaczy nie jesteś druga walka, a w walce wieczoru walczy twój klubowy kolega Radek Paczuski. Przyglądaj się na pewnego przygotowaniom, powiedz o jego formie, jak przewidujesz to starcie? No, trzymam kciuki, wiadomo, wszystko to jest walka, wszystko może się wydarzyć, ale trzymam za Radka kciuki i bardzo mocno wierzę, że tą walkę wygra. To jest maszyna do bicia, tak można powiedzieć. Mieli. Nieraz się na treningu o tym przekonałem, więc jestem spokojny o jego wygraną. To będzie twój debiut FEN. Powiedz, czy to jest kontrakt, który zawiera jedną walkę, czy ty wiążesz z tą organizacją swoją dłuższą przyszłość? Tak naprawdę no zobaczymy po tej walce, co się wydarzy. Kontrakt jest na jedną walkę i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Pewnie po wyniku 10 marca będziemy mogli coś więcej powiedzieć na ten temat. Okej, z mojej strony to wszystko. Jeżeli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to teraz mikrofon jest twój. Dziękuję bardzo. Pozdrowić chciałem wszystkich swoich fanów, Rafała Silnego.